Cześć, witajcie. Nadajemy z Suche Dniowa. Dzisiaj jest niedziela. Niedługo wracamy do domu, ale zanim to nastąpi, jedziemy do pewnego fajnego miejsca. Zanim ludzkość odkryła YouTube'a, ludzie spotykali się w domach i opowiadali sobie jakieś kawały. Jest jedno takie miejsce w Polsce, o którym krąży nieskończona ilość takich dowcipów. I my dzisiaj tam I pojedziemy. my tam pojedziemy. Nie uwierzycie, gdzie jesteśmy. Dojechaliśmy Do Wąchocka. Do Wąchocka. A wiesz, jakich płyt słucha się w Wąchocku? Nie wiem. Chodnikowych. A wiesz, czemu w szkole w Wąchocku zamurowali okna? Bo sołtys robił wieczorówkę. Nawet w Wąchocku jest mapa, gdzie chodzić, żeby zobaczyć coś fajnego. Tu Ale jest ja tu czerwony wolę szlak. zobaczyć. Czerwony szlak i niebieski szlak i żółty szlak. Idziemy do Alei Humoru. Ewa, a wiesz, co to jest czarne, białe, czarne, białe, czarne, białe? Benz? Benz? Cysters spadający. Cysters spadający ze schodów. Opactwo cystersów w Wąchocku założone zostało w 1179 roku. Jest to jeden z najstarszych obiektów tego typu. A wiesz, czemu w Wąchocku na dyskotece tańczy się w kapciach? Żeby nie zagłuszać muzyki z sąsiedniej wsi. Tu jest bar Żarcik. A tam był żarcik czy żart? Może dowcip. A wiesz, czemu w Wąchocku sołtys pomalował sobie dom na biało? Bo słyszał, że po wybuchu wojny ocaleje tylko biały dom. Tu jest aleja dowcipów o Wąchocku, ale nie będziemy wam czytać, żeby nie spoilerować. Może tylko jeden. Dlaczego autobus stojący w Wąchocku otwiera tylko środkowe drzwi? Bo przednie i tylne już są poza Wąchockiem. Dosyć długa ta aleja dowcipów o Wąchocku. Ewa idzie i się chichra. Wiecie, czemu w Wąchocku nie ma szyb w oknach? Bo sołtys zbuduje szybowiec. Wiecie, czemu autobus jeżdżący do Wąchocka jest szerszy niż dłuższy? Bo wszyscy chcą siedzieć obok kierowcy. Tam jest rzeka. A wiecie, jakie są wiry na rzekach w Wąchocku? Takie, że jak konie sołtysa piją z niej wodę, to im łby ukręca. Tam są kibelki. I tam jest znak. Do WC 100 metrów. Ale biegiem... Biegiem to 50. I na końcu śmierzchowej alei jest pomnik. Pomnik sołtysa na zagrodzie. A sołtys na zagrodzie równy jest wojewodzie. A wiecie, jakiego zeza ma córka sołtysa Wąchocka? Takiego, że jak płacze, te łzy po plecach lecą. Wiecie, gdzie w Wąchocku jest kryta pływalnia? Pod mostem. A co to za wielka budowla opuszczona? Jest jakaś tablica? Nie ma. Wygląda trochę jak jakaś szkoła albo urząd. A może to dom sołtysa, bo Wąchock nie jest już wsią i już nie ma tu sołtysa. Sołtys zniknął i chałupa się zawaliła. Wiecie, jak ludzie w Wąchocku popełniają samobójstwa? No smutna to jest historia, ale kładą się na torach i umierają z głodu. A wiecie, czemu ludzie, którzy jadą do Wąchocka, zbierają się tylko w jednym wagonie? Bo jak pociąg ma 3 wagony, to pierwszy staje za Wąchockiem, ostatni przed, a tylko środkowy trafia. W sumie coś jest w tym kawale, bo przeszliśmy kilometr i już cały Wąchock zwiedzony.
A wiesz, dlaczego w Wąchocku są cztery mosty? Nie wiem. Bo dopiero za czwartym razem trafiono na rzekę. Wiesz, dlaczego w Wąchocku jest teraz takie świeże powietrze? Nie wiem. Bo ludzie okien w domach nie otwierają. Co to kiedyś mogło być? Co to mogło być? Nie ma żadnej tablicy, nie ma nic na mapach. Jak ktoś wie, to piszcie. Idziemy do baru na fryteczki? Nie. Tak? Nie. Chodź. Chodź, chodź. Tak się śmieją z tego Wąchocka, tutaj całkiem fajnie jest. Mają zalew, siłownię, boiska, korty, skatepark, plac zabaw i bar. No dobra, nie musicie już pisać, dowiedzieliśmy się, co to za budowla. Pałac Schomberga. I co to jest ten Pałac Schomberga? Kto to był ten Schomberg? Czytam. Czytam. Na głodniaka to nie mogę czytać. No i mnie przekabaciła. Fajny ten bar tu mają. Z fryteczkami, zapiekankami, burgerami. Herbatką zimową. I się Ewa najadła chyba trochę. Trochę. A w tym sadzie podobno sołtys wyhodował takie jabłonie, że jak robak wyszedł z jabłka, to zjadł mu konia. A potem kupił sobie dwa konie, ale one się powiesiły, bo powiedział do nich wiśta. Po tych przykrych wydarzeniach sołtys podobno zaczął czołgiem jeździć. Ale też już nie jeździ, bo mu gąsienice pozdychały. A wiesz, czemu mnisi z Wąchocka mają czasami sutanny na głowach? Bo jedzą za dużo bigosu. Dlaczego w Starachowicach nie ma domów wyższych niż dwa piętra? Nie wiem. Bo z trzeciego byłoby widać Wąchock. Nie wygląda to jak sklep, jest zamknięty. Chociaż może. O, jest plakat. Krajowy turniej sołtysów. Pamiętacie takie kremy? Pani Walewska? No dobra, dotarliśmy już do samochodu. Teraz na koniec kilka słów takich trochę na serio, bo dowiedzieliśmy się, że cała ta akcja z tymi dowcipami, kawałami o Wąchocku wzięła się stąd, że była to taka dyskredytacja, ośmieszenie przez władze PRL-owskie bohaterów Wąchocka, którzy działali w Armii Krajowej. Także nieładnie, nieładnie. Ale mieszkańcy Wąchocka sobie z tym poradzili, jakoś wzięli to na miękko, zrobili z tej sławy użytek, dlatego Wąchock trochę się rozwinął, jest tutaj ten klasztor, ludzie przyjeżdżają, zwiedzają, więc polecamy to miejsce. I fryteczki, bardzo dobre, bar żarcik. Bar żarcik bardzo ma dobry żarł. Bar żarcik, w którym jest dobre żarcie. I polecamy nasze usługi przewodników miejsko-wiejskich. Trzymajcie się, hej. Wiecie, czemu do Wąchocka prowadzi trasa dwupasmowa? Nie, nie wiemy. Budowali z dwóch stron i się nie spotkali.